Dlaczego takie seminarium? My uczymy tutaj informatyki. No jednak te pierwsze lata informatyki to jest taka informatyka, powiedzmy, sprzed lat 15 czy 20, kiedy uczy się środowiska DOS-owego, takiego jednoprocesowego, że programy są bardzo proste, a okazuje się, że w ciągu ostatnich lat ten styl programowania zupełnie się zmienił. No generalnie takie trzy hasła, które można by potraktować, to jest jedno, to jest programowanie wielowątkowe, czy współbieżne, kiedy jest jednocześnie kilka procesów, to Państwo obserwujecie na pewno w komputerach, kiedy można jednocześnie tworzyć edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, może odtwarzanie muzyki, jakieś kopiowanie, coś jeszcze, to jednocześnie wszystko się jakoś dzieje. No i te programy pisze się trochę w innym stylu. W szczególności jest to takie tak zwane programowanie zdarzeniowe, czyli że programy zachowują się troszeczkę jak żyjące procesy, które odpowiadają na pewne sygnały, które dzieją się w otoczeniu. No i w którymś momencie powstaje takie pytanie właśnie, że jaki byłby ciekawy sposób uczenia takiego właśnie programowania. Okazuje się, że taki robot, który jeździ w otoczeniu i tam rozpoznaje pewne sygnały, w zasadzie niewiele się z pewnego punktu widzenia. Różni od edytora tekstów, który reaguje na naciśnięcie klawiszy, myszki, pewne informacje, czy coś tam się dzieje na dysku, czy w sieci. To są wszystko jakieś zdarzenia. Kliknięcie myszką jest zdarzeniem, naciśnięcie klawisza, czy jakieś odtworzenie ekranu. Też to wszystko są jakieś tam zdarzenia, czy powiedzmy zegar, który odliczył, że minęło już 10 minut od takiego zapisu i trzeba coś z powrotem zapisać. To też jest takie zdarzenie. Drugi tak jakiś kierunek, który chcielibyśmy tutaj też podkreślić, to jest inny sposób uczenia i w zasadzie uczenia się. Od paru lat też tak się mówi, w zasadzie Państwo jako wydawcy wspomnieliście wiele na ten temat, że od takiej nauki skolastycznej, kiedy wykładowca tylko coś prezentuje, a studenci czy uczniowie powtarzają, dużo lepsze jest takie uczenie aktywne, kiedy w zasadzie ci uczniowie sami się czegoś uczą. Oczywiście istnieje pewne niebezpieczeństwo, że się nauczą jednego, co trzeba, albo się nie nauczą, no jest jakieś tam ryzyko. Niemniej zdobywają tą wiedzę sami i potencjalnie, jak staną przed innym problemem, równie czy bardziej trudnym, będą w stanie go sami rozwiązać. My w tym momencie staraliśmy się nie być liderem, znaczy nikt z nas nie narzucał ani rozwiązań, ani nie krytykował, ani jakoś tam nie podpowiadał specjalnie. Oczywiście staraliśmy się pewne rzeczy pokazać, w szczególności też zbudowaliśmy jakiegoś tam swojego robocika, który tutaj stoi, który też tam wystartuje, bo jest poza konkurencją, na zasadzie takiej, żeby na przykład mogli porównać pewne rzeczy, jak można by było zrobić. To ważne jest to, żeby ta nowa wiedza była nabywana przez taki proces samouczenia, czyli oni stają przed pewnym problemem, nie potrafią go na przykład rozwiązać, w związku z tym trzeba poszukać, pomyśleć, siąść, kilka osób naradzić się, znaleźć sposób, jak ten problem rozwiązać. To są zarówno problemy takie, powiedzmy, techniczne, w sprawie jak skleić robocika, który się nie rozpadnie. Po chwili okazuje się, że to zajęło prawie półtora miesiąca, czy dwa, a u niektórych nawet jeszcze wczoraj były na taśmą. Okazuje się, że zbudowanie czegoś, co się nie rozpadnie, za chwilę jest bardzo trudne. No ale także w tak przypadku programów. Na przykład jeden z kłopotów był taki, że koledzy się podzielili kawałkami programu. Jeden oprogramował pierwszą część, drugi drugą, trzeci trzecią, a na sam koniec okazało się, że jak się to złoży do kupy, to się to nie zmieściło w pamięci. No to trzeba było szybko coś tam przycinać, nie? Czyli budżet jakiś tam, czy środki okazały się zbyt skromne i trzeba coś było wyciąć. Otóż każdy z tych zespołów otrzymał zestaw takich klocków programowalnych. W szczególności ten najistotniejszy jest taki żółty klocek, nazywa się RCX. W tym jest mały mikrokontroler, ma kilka wyjść sterujących silniczkami, kilka wejść, gdzie są czujniki światła, na przykład tu jest jakiś czujnik światła mierzący światło z przodu, czujnik światła mierzący kolor podłoża, jakieś tam sfabrykowane z czegoś dotykowe czujniczki. Jest też nadajnik na podczerwieni, który można doładować z komputera, pilotem sterować i robić tam parę innych rzeczy. Silniczki są do wykonywania ruchu. Tu na przykład są zamontowane trzy silniki. Dwa silniki kręcą tymi kółeczkami, a trzeci silnik buduje na tam podnoszenie tego świetlaka. Moje nazwisko Marcin Pol. W tym roku uczestniczyliśmy w otwartym seminarium z projektowania robotów z klocków Lego RCX. Zbudowaliśmy takiego robota. Grupa składała się z 5 osób. Wszyscy studenci informatyki Politechniki Wrocławskiej. Udało nam się raz wygrać. Naszą koncepcją na robota było takie zbudowanie robota wyrzucającego piłkę. Na początku miała to być katapulta, która
przerzuca piłkę. Niestety okazało się, że piłka jest za ciężka i musiał ją dojeżdżać do siatki i przekładać piłeczkę na stronę przeciwnika. Użyliśmy tutaj własnej produkcji czujniki dotyku oraz standardowe zawarte w zestawie czujniki światła. Mózg robota jest napisany w języku Node-Wide C. Początkowo zamierzaliśmy zrobić tak bardziej ambitnie to, aby każdy proces był odpalany czy wywoływany takiego dużego procesu zwanego właśnie mózgiem przez nas. Troszeczkę to się okazało za mało, że jest za mało czasu i musieliśmy uprościć strukturę, aczkolwiek wydaje mi się, że ogólnie zrealizowaliśmy swój cel. Roboty grały w piłkę siatkową. Zadaniem tych robotów było przerzucanie w jak najkrótszym czasie piłki na polu przeciwnika. Nasz robot realizował to przy użyciu szczypiec, które miały chwycić piłkę i przenieść nad 15-centymetrową siatkę. Orientację jakby ma, tutaj jest coś w rodzaju fotorezystora, który reaguje na kontrast. Piłka była czarna, wszystkie ściany były białe, więc na podstawie odcieni szarości wykrywaliśmy położenie piłki. Położenie robota na boisku odbywało się, jakby lokalizacja robota na boisku odbywała się poprzez sondę, która badała kontrast pasów, jasność pasów, które były naklejone na podłogę. To były trzy kolory pasów, czarny, szary, biały. Na podstawie tego on się orientował, gdzie jest siatka, gdzie w tej chwili się znajduje, w jaki sposób ma podążać, aby piłkę namierzyć. Jestem z grupy Devastator. Tak samo nazywa się nasz robot. Jesteśmy studentami Politechniki Wrocławskiej. Naszą grupę tworzą dwie osoby, czyli ja, Ireneusz Głaga i nieobecny tutaj kolega. Stworzyliśmy robota obronnego. Zamiar pierwotny był trochę inny, jednak brak czasu nie pozwolił nam na dokończenie robota przerzucającego piłkę. Zdecydowaliśmy się więc zrobić takiego oto robota defensywnego, którego głównym zadaniem jest bronienie, niedopuszczenie do przerzucenia piłki przez przeciwnika na nasze pole.